Otwieram obrady 20 sesji Rady Gminy, 26 sesji Rady Gminy dnia 3 marca 2017 roku. Witam wszystkich serdecznie. Witam pana wójta, zastępcę, panią sekretarz, panią skarbnik. Witam sołtysów, witam pana mecenasa, prasę i naszych mieszkańców. Również witam serdecznie panie radne i panów radnych. I panią Zosię, oczywiście, jak zawsze. Proszę państwa, przedstawię porządek obrad sesji. Pierwsze, sprawy regulaminowe, otwarcie obrad, stwierdzenie kworum, przyjęcie protokołu numer 25 z obrad sesji Rady Gminy Stargard odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku. Następnie zatwierdzenie porządku obrad. Dwa, interpelacje radnych. Punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzch Ląd, gmina Stargard. Punkt czwarty, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku. Punkt piąty, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Punkt szósty, podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Punkt siódmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegające na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej. Punkt ósmy, podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej. Punkt dziewiąty, podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Punkt dziesiąty, podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjum prowadzonych przez gminę Stargard do nowego ustroju szkolnego. 12. Ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy. Stanowisko Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego Budżetu. Punkt 13. Informacja wójta gminy o stanie budynków mieszkań komunalnych w gminie. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego Budżetu. 14. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców. Opinia Komisji Socjalno-Porządkowej i Oświaty. 15. Podsumowanie kontroli gospodarki finansowej sobie przeprowadzonych za okres 2015-2016. Podsumowanie przedstawia przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Punkt 16. Sprawozdanie za 2016 rok z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard. Sprawozdanie przedstawia zastępca wójta Jerzy Makowski. Informacja na temat działalności wójta w okresie międzysesyjnym. Jest to punkt 17. 18. Informacja na temat działalności przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 19. Odpowiedzi na interpelacje radnych. 20 wolne wnioski i zapytania, 21 sprawy różne, 22 ustalenie terminu następnej sesji, 23 zamknięcie obrad sesji. Czy z państwa radnych chciałby coś wnieść do porządku obrad? Jeżeli nie, kto z państwa radnych za przyjęciem porządku, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Porządek został przyjęty jednogłośnie. Kto jest państwa za przyjęciem protokołu numer 25 z obrad sesji Rady Gminy Stargard odbytej w dniu 27 stycznia 2017 roku bez odczytania. Czy są jakieś pytania do tego protokołu, jakieś zastrzeżenia? Jeżeli nie ma, kto z państwa jest radnych za przyjęciem protokołu z obrad sesji, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty jednogłośnie. Punkt drugi, interpelacji radnych nie ma. I punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchu gminy Stargard. Proszę państwa, tutaj w tej, w
tej uchwale jest mała poprawka. Ja bym od razu ją proponował, od razu ją tutaj w punkcie. W paragrafie 21 ustęp 3, proszę sobie sprawdzić. Mamy tutaj, mamy już ten, jest tak, jest wyrażenie 4563 metry kwadratowe, a powinno być 9008 metrów kwadratowych. 3908, albo 0,3908 hektara. Proszę? Wyrażenie tak. W paragrafie jest wyrażenie 04563H, a powinno być 03908H. Tak mam napisane. Tak, tak powinno być, jak odczytałem. Jest po prostu błąd. Błąd się wprawi, to pani. Ja bym proponował, że... A, jeszcze przeczytam ten projekt uchwała, później go przegłosujemy z tą poprawką, jeżeli jest taka uchwała, nie będzie sprzeciw. Pozwolicie państwo, że sobie usiądę. Projekt numer 26/183/17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wieszcząt, gmina Stargard. Pozwolę sobie odczytać pierwszy rozdział i postanowienia końcowe, bo jest to dość drugie, żeśmy to praktycznie wszyscy omawiali na poszczególnych komisjach. W sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wieszczów gmina Stargard. Jest tu podstawa prawna. Rada gminy uchwala, co następuje. Rozdział pierwszy. Przepisy wstępne. Paragraf pierwszy. 1. Zgodnie z uchwałą nr 9/55/15 Rady Gminy Stargard Szczeciński z dnia 25 czerwca 2015 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wieszcząt gmina Stargard Szczeciński po stwierdzeniu nienaruszalności ustaleń studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński przyjętego uchwałą nr 19/127/16 Rady Gminy Stargard z dnia 30 czerwca 2016 ustala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obrębu Wierzchląt w gminie Stargard o powierzchni 6 hektarów 0658 ha. 2. Granicę obszaru objętego planem zaznaczono na rysunku planu w skali 1 do 1000 stanowiący załącznik numer do niniejszej uchwały. 3. Integralnymi częściami planu są następujące załączniki do niniejszej uchwały. 1. Załącznik numer 1. Rysunek miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w skali 1 do 1000. 2. Załącznik numer 2. Wykres ze studium uwarunkowań kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stargard Szczeciński. 3. Załącznik numer 3. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwagi do projektu planu. 4. Załącznik numer 4. Rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej należących do zadań własnych gminy oraz zasad ich finansowania zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Paragraf 2. 1. Na obszarze planu ustala się. Pierwsze. Przeznaczenie terenów elementarnych oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania, a także szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakres zabudowy. 2. Zakres ochrony kształtowania ładu przestrzennego oraz parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy. 3. Zasady ochrony środowiska, przyrody, krajobrazu, dziedzictwa kulturowego i zabytków. 4. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji, infrastruktury technicznej. 5. Termin i sposób tymczasowego zagospodarowania, urządzenia i użytkowania terenów.
Coś tutaj mam. Aha. 6. Stawki procentowe, na podstawie których ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości. 2. Ustala się następujące zasady konstrukcji planu. Pierwsze. Obszar objęty planem podzielony został na tereny elementarne o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania określone liniami rozgraniczającymi. 2. Tereny elementarne oznaczone na rysunku planu oraz w tekście planu identyfikatorem cyfrowo-literowym. Liczba oznacza kolejny numer terenu, symbol literowo oznacza główną funkcję terenu lub klasyfikację drogi. 3. Dla terenów elementarnych wspólne szczególne ustalenie obowiązujące w granicach wyznaczonych linią rozgraniczającą dane tereny. 4. Dla całego obszaru objętego planem w rozdziale 2, paragraf 3 niniejszej uchwały sformułowano ustalenia dotyczące zasad zagospodarowania i zabudowy. 5. Dla całego terenu objętego planem w rozdziale 3, paragraf 4 niniejszej uchwały ustalone zostały zasady obsługi w zakresie obsługi inżynieryjnej, komunikacyjnej i obrony cywilnej. 6. Dla całego obszaru objętego planem w rozdziale 3, paragraf 5 niniejszej uchwały określono zasady ochrony środowiska przyrodniczego. 7. Dla całego obszaru objętego planem w rozdziale 6, paragraf 6 niniejszej uchwały określono zasady ochrony konserwatorskiej. 8. Dla całego obszaru objętego planem w rozdziale 4 niniejszej uchwały zawarto przepisy szczegółowe określające przeznaczenie i zasady zagospodarowania terenu. 9. Dla całego obszaru objętego planem w rozdziale 5 niniejszej uchwały zawarto przepisy końcowe. I tak, proszę Państwa, moglibyśmy dalej czytać, bo jest tego bardzo dużo. Pozwolę sobie przejść do ostatniego rozdziału. Przepisy końcowe. To jest paragraf 21.1. Ustala się stawkę służącą naliczeniu jednorazowej opłaty od wzrostu wartości nieruchomości zgodnie z artykułem 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w wysokości 30% dla terenów. O, mamy podane symbole. Dla pozostałych terenów oraz będących własnością gminy w związku z brakiem wzrostu wartości nieruchomości stawki nie ustala się. 2. Niniejszą uchwałę zmienia się przeznaczenie gruntów leśnych o powierzchni łącznie 2 hektary 1,1666 ha gruntów leśnych klasy lasy trzeciej i 0,90 hektara gruntów leśnych klasy lasy czwartej za zgodą marszałka województwa zachodniopomorskiego wyrażoną w decyzji. 2. 0,0429 ha gruntów leśnych klasy trzeciej za zgodą ministra środowiska wyrażoną w decyzji i znak decyzji. 3. Niniejszą uchwałą zmienia się przeznaczenie gruntów rolnych pochodzenia mineralnego nie stanowiących zwartego kompleksu użytków na cele nierolne o powierzchni, i tutaj właśnie jest ta zmiana, powinno być 0,3108 ha gruntów klasy R4A, 2,0,1794 ha użytków zielonych klasa PS4, czyli pastwiska, i paragraf 22. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się wójtowi gminy Stargard. Paragraf 23. Uchwała wchodzi po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. I miałbym tutaj Państwa prośbę, czy mamy pytania do tej uchwały? Oczywiście, jeżeli będziemy głosować, to głosujemy jednocześnie z poprawką. Mamy pytania? Jeżeli nie ma, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytam, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Sobie pozwolę. O, jest. Punkt 4 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku. Projekt uchwały nr 26/384/17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie udzielenia dotacji celowej na remont zabytku. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf 1. Udziela się dotacji celowej
w wysokości 25 tysięcy złotych parafii rzymskokatolickiej pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Pęzinie z budżetu gminy Stargard z przeznaczeniem na sfinansowanie prac konserwatorskich przy ołtarzu głównym kościoła parafialnego pod wezwaniem w niebowzięcie Najświętszej Marii Panny w Pęzinie. 2. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stargard i paragraf 3. Uchwała wchodzi się z dniem podjęcia. Mamy pytania do tej uchwały. Uchwała została omawiana na każdej komisji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytałem, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Podjęcie, punkt 4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji, podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Projekt uchwały numer 26/185/17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność gminy. Podstawa prawna. Rada Gminy uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy części niezabudowanej nieruchomości o powierzchni 00920 ha stanowiącej własność gminy położonej w obrębie Małkocin, gmina Stargard, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działko numerze geodezyjnym 12/10 na okres kolejnych lat. Paragraf 2. Uchwała wchodzi się z dniem podjęcia. Czy Państwo radni mają pytania do tej uchwały? Nie widzę. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytam, proszę o podniesienie ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Punkt 6 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Czytam projekt uchwały numer 26/186/17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie ustanowienia pomnika przyrody. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustanawia się ze względów historycznych i krajobrazowych pomnikiem przyrody dom przypyłkowy o obwodzie pnia pierścienicy 327 cm. Lokalizacja. Działka oznaczona numer geodezyjnym 511/4 stanowiącą własność Skarbu Państwa, obręb ewidencyjny Warchlino, oddział leśny 511K, leśnictwo Podczerni, nadleśnictwo Kliniska, położona w gminie Stargard, w powiecie stargardzkim, w województwie zachodniopomorskim. Paragraf 2. 1. W stosunku do wyżej wymienionego pomnika przyrody wprowadza się następujące zakazy. Pierwsze. Niszczenia, uszkodzenia lub przekształcenia obiektu lub obszaru. 2. Wykonania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpodziałowym albo budową, odbudową, utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych. 3. Uszkadzania i zanieczyszczenia gleby. 4. Wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych. 5. Umieszczenia tablic reklamowych. 2. Zakazy, o których mowa w ustępie pierwszym, nie dotyczą. Pierwsze. Prac wykonanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z Radą Gminy Stargardzie. 2. Realizacji inwestycji z celu publicznego po uzgodnieniu z Radą Gminy Stargardzie. 3. Zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa. 4. Zlikwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych. Paragraf 3. Nadzór nad pomnikiem przyrody, o którym mowa w paragrafie pierwszym, sprawuje nadleśniczy nadleśnictwa Kliniska. 4. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Proszę. Chciałbym w imieniu wójta zgłosić autopoprawkę. Paragraf 5. Uchwała w życie pomnika przyrody dni od dnia jej ogłoszenia w dzienniku urzędowym w Nie. A, przepraszam bardzo. Kwestia redakcji, tak. I paragraf 5, uchwała wchodzi w życie po... Nie, dobrze, okej. Bardzo dziękuję za zwrócenie uwagi. Paragraf 5, uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa zachodniopomorskiego, bo powinno to być tyle miejsca, no ale co. Mamy pytania do tej uchwały? Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytałem, proszę podnieść ręki.
Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Teraz tak. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej powiatowi starzewskiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegające na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej. Jest to projekt poprawiony. Ja sobie pozwolę tutaj na, było omawiane na poszczególnych komisjach. To chodziło o uszczegółowienie i dotyczyło treści takiej, że była wymieniona suma. Ona nie mówiła o wysokości inwestycji, nie mówiła o wysokości dotacji. I tutaj jest w związku z tym, że jest porozumienie między gminą a starostwem, że ta dotacja jest nie więcej niż 50% wartości inwestycji. Ta poprawka została naniesiona na wniosek radnego i bym proponował, żebyśmy już przegłosowali tą uchwałę, projekt uchwały z poprawką, a najpierw sobie pozwolę go odczytać. Projekt numer 26/187/17 dnia 3 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającego na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu polegającemu na dofinansowaniu do zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa i budowa drogi numer 1700Z Warchlina-Małkocin do skrzyżowania z drogą 1717Z Klępino do granicy miasta Stargard. Budowa chodnika w miejscowości Małkocin w wysokości do 50% wartości zadania, lecz nie więcej niż 45 tysięcy. Paragraf 2. Warunki przekazania zasady rozliczenia pomocy finansowej określi umowa. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf 4. Uchwała wchodzi się z dniem podjęcia. Czy mamy pytania do tej uchwały? Nie mamy. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytałem, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jedno. Przepraszam bardzo. Przepraszam. Dlatego mam wiceprzewodniczącego, żeby... Tak jest. Przy jednym wstrzymującym się. Dobrze, dzięki. Dobrze. Następny punkt. Punkt 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzielenie pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegające na budowie chodnika w ciągu drogi krajowej. Jest podobna poprawka jak poprzednio i pozwolę sobie ją tutaj jeszcze wcześniej. Przebudowa powiatowej numer 1727 Strachocin Sułkowo-Tychowo, budowa chodnika w miejscowości Strachocin w wysokości do 50% wartości zadania, lecz nie więcej niż 150 tysięcy. To dotyczy tej samej poprawki. Projekt uchwały numer 26/187/17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu na zrealizowanie zadania inwestycyjnego polegającej na budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej powiatowi stargardzkiemu polegającemu na dofinansowaniu do zrealizowania zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi powiatowej nr 1727 Strachocin Sułkowo-Tychowo, budowa chodnika w miejscowości Strachocin w wysokości do 50% wartości zadania, lecz nie więcej niż 150 tysięcy. Paragraf 2. Warunki przekazania i zasady rozliczenia pomocy finansowej określi umowa. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. I paragraf 4. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia. Kto jest Państwa radnych za przyjęciem? Czy są pytania? Nie ma. Kto jest Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba się wstrzymała. Mili Państwo, ja chciałbym podziękować w imieniu dzieci za budowę chodnika.
Ja się go, Mateusz, nie ma. Ale będzie. Ale już kroki poczyniliśmy. Tego nie ma. Tego nie ma, ale będzie. Będzie tak samo w Małkocinie, bezpieczeństwo dzieci jest najważniejsze. I też przy szkole. I też przy szkole. Słowo komentarza. Proszę bardzo, panie. Nie jestem przeciwnikiem, dlatego się wstrzymałem przy tych dwóch uchwałach z tego względu, że nie jestem przeciwnikiem budowy tych chodników. Jak tu się szumnie mówi, proste bezpieczeństwo dzieci, ale chciałem zwrócić uwagę, że dawno temu powiat rozpoczął inwestycje, remont, budowa trasy rowerowej, też trasy 1709Z w kierunku drogi wojewódzkiej 142. Zakończono w miejscowości Żarowo, niedokończono przez Mogulicę Sodno. Nie wiem, czy powiat zapomniał, realizuje w innych miejscowościach, czy to są nowe inwestycje, a tamtej dokończenia nie widać. Przy czym nadmieniam, że z tych miejscowości, gdzie są szkoły, bo akurat to dotyczy tych miejscowości, co są szkoły, w miejscowości Sowno jest zdecydowanie większy ruch niż w tych miejscowościach, które nawet razem wzięli. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Punkt 9 porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. W tym projekcie mamy na wniosek radnych zmiany redakcyjne. To nie odzwierciedla one istoty porozumienia i te zmiany redakcyjne są na stronach. Już powiem Państwu, paragraf jest. Każdy ma, ale przejrzymy. To jest tak, paragraf 7, tam zostały wykreślone pewne wspomnienia. Paragraf, to znaczy punkt 8, w punkcie 8 macie Państwo wykreślone. Mamy jeszcze zmiany redakcyjne w punkcie 12. Zmiany redakcyjne jeszcze są, już nie widzę więcej. Chyba są wszystkie. I tak, to są zmiany redakcyjne, dlatego proponuję, aby po przedstawieniu projektu uchwały podjąć uchwałę ze zmianami redakcyjnymi. Projekt uchwały nr 26/189/17 z dnia 3 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. W paragrafie pierwszym. Uchwala się roczny program współpracy gminy Stargard z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf 2. Wysokość środków finansowych przeznaczone za realizację zadań zleconych określa uchwała budżetowa na 2017 rok. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Stargard. I paragraf 4. Uchwała wchodzi się z dniem podjęcia. Mamy pytania do tej uchwały? Do tego projektu uchwały? Jeżeli nie mamy, kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu uchwały, który czytałem, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. 10. punkt porządku dziennego. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok. Projekt uchwały nr 26/190/17 z dnia 3 marca, marca 2017 roku w sprawie zmian budżetu gminy na 2017 rok. Podstawa prawna. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Zmniejsza się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 80 467 zł, w tym pierwsze dochody bieżące 80 467 zł, paragraf 2. Zwiększa się dochody budżetu gminy zgodnie z załącznikiem nr 1 o kwotę 89 800 zł, w
tym pierwsze, dochody bieżące 89 800 zł. Paragraf 3. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy zgodnie z załącznikiem numer 2 o kwotę 12 720 zł, w tym 1. Wydatki bieżące 2720 zł, wydatki majątkowe 10 000 zł. Paragraf 4. Zwiększa się wydatki budżetu gminy z załącznikiem numer 2 o kwotę 22 053 zł, w tym wydatki bieżące 22 053 zł. Paragraf 5. Zmienia się przeznaczenie dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych ujętych załącznikiem nr 9 do uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stargard na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. I paragraf 6. Uchwała wchodzi z dniem podjęcia pod ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Mamy pytania do tej uchwały? Nie ma. Ja może na naszych gości chciałbym wyjaśnić, że faktycznie Rada to nie jest maszynka do głosowania, bo by się tak wyglądało, ale praktycznie wszystkie uchwały, wszystkie projekty uchwał, wszystkie to, czym się zajmują się radni, jest praktycznie debatowane na komisjach. Komisje faktycznie trwają praktycznie dwa czy trzy razy więcej, dłuższy czas niż nasza sesja i także wszystkie wątpliwości są wyjaśniane. Jeżeli oczywiście ktoś ma jakieś spostrzeżenia dodatkowe, to może zgłosić na sesję. Kto jest z Państwa za przyjęciem projektu uchwały, który odczytałem, proszę podnieść rękę. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Mamy jeszcze uchwałę? Jedną. Jedną. Jedno z najważniejszych. Podjęcie uchwały w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjum prowadzony przez gminę Stargard do nowego ustroju szkolnego. Projekt uchwały nr 26 łamane przez 191 łamane przez 17 dnia 3 marca 2017 roku w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych gimnazjum prowadzony przez gminę Stargard do nowego ustroju szkolnego. Uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Określa się plan sieci publicznych szkół podstawowych o strukturze organizacyjnym klas 1-8 prowadzonych przez gminę Stargard na okres od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Pierwsze. Szkoła podstawowa im. Jana Pawła II w Grzędzicach. 2. Szkoła podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie. 3. Szkoła podstawowa im. Janusza Korczaka w Małkocinie. 4. Szkoła podstawowa w Strachocinie. 5. Szkoła podstawowa w Sownie. Paragraf 2. Określa się obwody publicznych szkół podstawowych w strukturze organizacyjnej klas 1-8 prowadzonych przez gminę Stargard na okres od 1 września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Pierwsze. Obwód szkoły podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach obejmuje miejscowości Grzędzice, Mężyki, Golczewo, Lipnik, Lubowo, Żarowo, Koszewo, Koszewko, Skalin, Wieszcząt. 2. Obwód szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Pęzinie obejmuje następujące miejscowości Pęzino, Ulikowo, Trzebiatów, Krąpiel, Baszkowice, Golina. 3. Obwód szkoły podstawowej imienia Jana Korczaka w Małkocinie obejmuje miejscowości Małkocin, Warchlino, Warchlin, Kosiwkowo, Klępino, Kiczarowo, Grabowo. 4. Obwód szkoły podstawowej w Strachocinie obejmuje miejscowości Strachocin, Święte, Sułkowo, Tychowo. 5. Obwód szkoły podstawowej w Sownie obejmuje miejscowości Sowno, Strumiany, Smogulice, Rogowo, Poczeń, Kępinka. Paragraf 3. Określa się plan sieci publicznego gimnazjum gminy Stargard, ulica Cygrana, prowadzonego przez gminę Stargard na okres. Pierwsze. Od września 2017 roku do dnia 31 sierpnia 2018 dla klasy drugiej i trzeciej dotychczasowego gimnazjum gminy Ceglana Stargard. 2. Od 1 września 2018 do 31 2019 klasy trzeciej dotychczasowego gimnazjum gminy Stargard, ulica Ceglana Stargard. I paragraf 4. Określa się obwody klas dotychczasowego publicznego gimnazjum prowadzonego przez gminę Stargard
na okres od 1 września 2017 do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Pierwsze, obwód klas dotychczasowego gimnazjum gminy Stargard, ulica Ceglana 11, obejmuje miejscowości Grzędzice, Mężniki, Lipnik, Lubowo, Żarowo, Koszewo, Koszewko, Wieszcząc, Kalin, Golczewo, Pęzinę, Ulikowo, Trzebiatów, Golina, Krąpiel, Baszkowice, Małkocin, Warchlino, Warchlin, Kosiwkowo, Klępino, Kiczarowo, Grabowo, Strachocin, Święte, Sułkowo, Tychowo, Sowno, Strumiany, Smogulice, Rogowo, Poczernin, Kępinka. Paragraf 5. Gimnazjum, o którym mowa w paragrafie 3-4, wygasza swoją działalność z dniem 31 sierpnia 2019 roku. Paragraf 6. Określa się projekt planu sieci publicznej szkół podstawowej o strukturze organizacyjnym klas 1-8 prowadzonej przez gminę Stargard obowiązującym od 1 września 2019 roku. Pierwsze, Szkoła Podstawowa Jana Pawła II w Grzędzicach, Szkoła Podstawowa imienia Mikołaja Kopernika w Pęzinie, Szkoła Podstawowa Janusza Korczaka w Małkocinie, Szkoła Podstawowa w Strachocinie, Szkoła Podstawowa w Sownie. Paragraf 7. Określa się obwody publicznych szkół podstawowych o strukturze organizacyjnej 1-8 prowadzonych przez gminę Stargard obowiązujące od 1 września 2019 roku. Obwód szkoły podstawowej imieniem Jana Pawła w Grzędzicach obejmuje miejscowości Grzędzice, Golczewo, Mężyki, Lipnik, Lubowo, Żarowo, Koszewo, Koszewko, Skalin, Wieszcząc. 2. Obwód szkoły podstawowej imienia Mikołaja Kopernika w Pęzinie obejmuje miejscowości Pęzina, Ulikowo, Trzebiatów, Krąpiel, Baszkowice, Golina. 3. Obwód szkoły podstawowej imienia Janusza Korczaka w Małkocinie obejmuje miejscowość Małkocin, Warchlino, Warchlin, Kosiwkowo, Klępino, Kiczarowo, Grabowo. 4. Obwód szkoły podstawowej w Strachocinie obejmuje miejscowości Strachocin, Tychowo, Sułkowo, Święte. 5. Obwód szkoły podstawowej w Sownie obejmuje miejscowości Sowno, Strumiany, Poczernin, Rogowo, Smoglica, Kępinka. Paragraf 8. Określa się następujący plan sieci oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Stargard na okres od 1 września 2017 roku. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grzędzicach, oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Pęzinie, oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Małkocinie, oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Strachocinie, oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej w Sownie i wykonanie uchwały powierzchnia wójtowi gminy Stargard. Paragraf 10. Uchwała w życiu podjęcia. Mamy pytania do tej uchwały? Proszę. Mili Państwo, ja tutaj chciałbym się odnieść do szkoły podstawowej w Strachocinie. Zmieniła się ta reforma nieszczęsna, że tak powiem. Na tą chwilę Strachocin się mieści jeszcze, ale na przyszły rok szkolny dyrekcja już nie ma w planach przyjmowania uczniów. Dlatego coś powinniśmy w tym kierunku zrobić. Już jakieś rozmowy są prowadzone z tego, co mi wiadomo. I chciałbym się zapytać pana wójta, co dalej? Jakie są plany ze strony tutaj władzy? Jeszcze raz? No. Reformy nie cofniemy. No niestety. Nie wiadomo jak będzie, chyba referendum też tego nie da rady cofnąć. Nie. Ale na poważnie mówiąc, szanowni państwo, to powiem tak, żeby za długo nie mówić, ale chciałem powiedzieć troszeczkę historii. Mamy określoną sieć szkół podstawowych i Rada Gminy ciągle w którejkolwiek kadencji po kolei znajdowała pieniądze na remonty, rozbudowy szkół. Zaczynaliśmy od Grzędzic, bo nie było ubikacji w szkole, potem Pęzino jako największa szkoła, potem Małkocin, bo nam się budynek zawalał, teraz Sowno, bo też jest katastrofalna sytuacja. I na końcu miało być normalnie według harmonogramu Strachocin robione. Z uwagi na zaistniałą sytuację zmiany, to znaczy reformy, rzeczywiście w naszych szkołach się robi bardzo, bardzo ciasno i już przygotowujemy się do rozbudowy szkoły w Grzędzicach i na pewno chciałem państwa zapewnić, robimy wszystko już teraz, żeby odpowiednio zabezpieczyć substancję lokalową dla uczniów szkoły podstawowej w Strachocinie. Rozmowy prowadzimy z panią dyrektor, tutaj pan Mateusz też jest zaangażowany mocno. Musimy, bo jest kilka wariantów. Raz mówi się o tym, zrobimy dwie klasy, potem przez noc się pojawia jeszcze trzecia potrzebna. To nie może być wszystko, tak wiecie, na łapu-capu. Przygotujemy, rozmawiałem z urbanistą,
która była na miejscu, która powiedziała, co trzeba zrobić, żeby na szybko dobudowanie trzech klas powoduje również to, że trzeba toalety dobudować i tak dalej, i tak dalej. My musimy się poruszać zgodnie z przepisami, przestrzegać prawa budowlanego, przestrzegać przepisów tych sanepidowskich, w ogóle przepisów. I dlatego w trybie pilnym przygotujemy takie dwie koncepcje, w jaki sposób to zrobić. Musi być zrobione przede wszystkim szybko, tanio i bezpiecznie, i dobrze, i na dłuższy czas. Bo jest też koncepcja taka, żeby postawić kontenery. Zobaczymy. Urbaniści przeliczą i zobaczą, jeżeli udowodnią, że to jest dobre na 10-15 lat i bezpieczne dla dzieci i tańsze, proszę uprzejmie. Druga wersja to jest taka, żeby równolegle dobudować do szkoły po drugiej stronie korytarza między innymi te izby, te trzy klasy z rozbudową toalety. Nie zostawimy Strachocina, bo nie mamy takiego zamiaru, nigdy tak nie było, żebyśmy którekolwiek szkoły opuścili, omijali. Szanowni Państwo, ja tak dla gości na naszej sesji powiem, że gmina Stargard rokrocznie dokłada prawie 6 milionów do tej subwencji, którą dostajemy, ale jej dostajemy leciutko ponad 5 milionów. To jest duży wydatek i uważam, dopóki jestem tutaj jako ten organ wykonawczy, uważam, że w tym kierunku dalej musimy utrzymywać, w tym kierunku musimy iść, bo to, co możemy dać i zainwestować mieszkańców, to jest to, co możemy dać dzieciom. To rozumiem, że tą łopatę bijemy w tym roku? Ale nie wiem, kamera jest, to nie powiem w co. Chcielibyśmy, żeby tak było na pewno. To liczymy na to, panie wójcie, także dziękuję za odpowiedź. Proszę bardzo. Panie wójcie, musiał się zapytać odnośnie też tej reformy, ale o dziwo nie o Grzędzicę, ale tak ogólnie. Jak gmina widzi możliwość wyposażenia, stworzenia pracowni w szkołach, bo wiadomo, że będą potrzebne nowe pracownie, tak? Fizyczna, ta chemiczna i tak dalej. Czy gmina jest na to finansowo przygotowana, czy ewentualnie jakaś, możemy spodziewać się jakiejś dotacji na coś takiego? To jest jedno pytanie. I drugie pytanie, czy mamy już jakiś pomysł na zagospodarowanie nauczycieli z gimnazjum, którzy jakaś część, że tak powiem, może zostać bez pracy. Panie Przewodniczący, ja bym proponował na to pytanie odpowiedzieć w tej części, w której będzie pan wójt Makowski składał informację. Skończmy tą uchwałę. Dziękuję. Mamy do projektu uchwały mamy pytania. Jeżeli nie mamy, ktoś z Państwa radnych za przyjęciem projektu uchwały, który czytałem, proszę podnieść ręki. Dziękuję. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Oczywiście dyskusję będziemy prowadzić, mamy wolne wnioski, zapytania. Jeszcze tu mamy właśnie sprawozdanie pana zastępcy wójta Jerzego Makowskiego. Także proponuję teraz 15 minut przerwy. Czy zgadzamy się? Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, wznawiamy obrady sesji po przerwie. Przystępujemy do realizacji porządku dziennego. Punkt 12. Ocena realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy. Stanowisko Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego i Budżetu. Prosimy panią przewodniczącą. Stanowisko i opinia Komisji Gospodarki i Mienia Komunalnego i Budżetu do tematu ocena realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska oraz wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy. Komisja Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu na posiedzeniu w dniu 27 lutego 2017 roku przeanalizowała informację dotyczącą realizacji zadań w zakresie ochrony środowiska i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy za rok 2016 i wyrażając swoje stanowisko, informację przyjęła. Dziękuję. Mamy pytania? Nie widzę pytań. Przystępujemy do porządku, 13 punkt porządku dziennego. Informacja wójta gminy o stanie budynków mieszkalnych, komunalnych w gminie. Opinia Komisji Gospodarki Mienia Komunalnego i Budżetu.
Prosimy Panią Przewodniczącą. Na tym samym posiedzeniu komisja zapoznała się z informacją o stanie budynków i mieszkań komunalnych i wyrażając swoją opinię, informację przyjęła. Dziękuję. Mamy pytania do tej opinii? Jeżeli nie ma, przystępujemy do 14 punktu porządku dziennego. Ocena działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców. Opinię przedstawi pani przewodnicząca Komisji Socjalno-Porządkowej Oświaty. Prosimy pani. Pan przewodniczący, przepraszam. Popatrzałem na Agnieszkę. Panie przewodniczący, przepraszam. Nie zmieni pani. Przepraszam bardzo. Ale musi być przerywnie. Dziękuję pani Sylwio. Komisja na posiedzeniu w dniu 28 lutego 2017 roku zapoznała się z informacją dotyczącą działalności gminy na rzecz ochrony zdrowia mieszkańców i wyrażając swoją opinię, komisja informację przyjęła. Dziękuję. Dziękuję. Mamy pytania? Nie ma pytań. Punkt 15. Podsumowanie kontroli gospodarki finansowej SOWET przeprowadzonej za okres 2015-2016. Informacje przedstawi pani przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Zmiana, proszę bardzo. Pani przewodnicząca ma takie prawo. Przedstawiam informacje koleżanki, które przeprowadzały kontrolę. Dziękujemy, prosimy. Tak, kontroler Funduszu Gospodarki Funduszu, tak, sołeckich przeprowadzały się w ciągu dwóch lat, od 18 marca 2015 do listopada 2016 roku. W tym czasie przeprowadziłyśmy 16 kontroli. No i tematy, które nam się tutaj nasunęły, to przede wszystkim obecności na zebraniach wiejskich, które tak przykładowo rzeczywiście można tutaj podać, że na, w niektórych przypadkach na prawie 346 na przykład było 8 osób. No frekwencja na zebraniach jest rzeczywiście bardzo mała, no, prawie zawsze w zasadzie. Aktywność mieszkańców na jest mała. Na uprawnionych rzeczywiście tutaj 800 osób było 20 kilka osób. Gdzieś jeszcze tutaj było taka mała 478 osób uprawnionych, było 16 osób, 11, no różne, w każdym razie bardzo mała jest frekwencja. Tutaj wpisałyśmy przepisy, które regulują gospodarkę fundusz sołecki, tak? Jak należy obliczać, na jaki cel można wydać środki funduszu sołeckiego. Tak podsumowując, to sprawy, które nam się nasunęły do ewentualnej dyskusji po tych kontrolach, to są na przykład pierwsza sprawa, to jest frekwencja na zebranych oczywiście. Druga sprawa to są terminy uruchamiania środków w funduszu, że na przykład wszystkie 2 czy 3 czy 4 przedsięwzięcia jednego dnia są uruchamiane, tak? Terminy na uruchamianie środków na te przedsięwzięcia. Czy te sprawy są dokumenty, które potwierdzają zakupy? Nie zawsze jest podpis odbierającego. Podpisa ewentualnie, zwykle podpisa, tak? Także protokoły, które są przekazania i odbioru tych różnych zakupów ewentualnych, są podpisywane przez panią sekretarz gminy. Czwarta sprawa to jest ewidencja materiałów przyjętych przez sołtysów. Jakieś inwentaryzacje i czy mieszkańcy zawsze mają dostęp do. Dla mieszkańców jest dostępne te zakupione środki, tak. Piąta sprawa to analiza kosztów koszenia, umowy i zlecenia, ewentualne rozliczenie ilości paliwa. Szósta sprawa to jest możliwość włączenia do odpowiedzialności za środki z funduszu sołeckiego rad sołeckich. To są nasze takie sprawy, które nam się nasunęły po tych kontrolach. Po prostu w wyniku tych kontroli nasuwa się i rozmów, jakie przeprowadzamy z radnymi,
i z sołtysami nasuwa się potrzeba takiej dyskusji, bo to, że ten fundusz jest z korzyścią dla sołec, to nie ulega wątpliwości, że on jest wydzielany i że sołectwa mają prawo decydować, to nie ulega wątpliwości, że to jest dobra rzecz. Tylko sposób wykorzystania tych pieniędzy jest w wielu sytuacjach dyskusyjny. Zresztą to jest problem nie tylko nasz, bo w tych wszystkich wydawnictwach, które do gminy wpływają, w poradnikach sołeckich czy w tych czasopismach, wszędzie pojawia się fundusz sołecki, no i sposób wykorzystania i uzasadnienia. I to jest temat do przedyskutowania i do wypracowania może jakiejś koncepcji takiej, która u nas ułatwi pracę sołtysom też i planowanie kolejnych środków na kolejne lata. Ja myślę, że czasami błędy popełniane wynikają z niewiedzy. I też trzeba uzmysłowić ludziom, że to są środki, które są uregulowane bardzo ściśle przepisami. To nie jest tak, że można sobie, jak się już zaplanuje przedsięwzięcie, jest to przedsięwzięcie wpisane w dokumentach, w budżecie, to należy zrobić wszystko, żeby je zrealizować. Bo powstają potem problemy, z którymi się boryka gmina. No i tyle. Jeszcze może jedna sprawa, o której dość szeroko rozmawialiśmy na komisji, odnośnie odpowiedzialności. Za powierzone mienie, za mienie, które idzie na rzeczy sołec, które w tej chwili jest na stanie pana wójta i zastanawialiśmy się, czy rzeczywiście to też tak powinno być i czy to mienie, które jest w posiadaniu sołectwa, no nie powinno być, w jakiś sposób sołtys nie powinien posiadać odpowiedzialności. Przy czym nie mówimy o takiej stricte, nie mówiliśmy o pełnej odpowiedzialności, że będzie odpowiadał za każde uszkodzenie mienia, ale że będzie odpowiedzialny, żeby czuł się odpowiedzialny za to mienie, które rzeczywiście znajduje się w tym sołectwie. Natomiast za wszelkie uszkodzenia no są różne możliwości regulowania tego, chociażby spisywanie różnych dokumentów w postaci protokołów, czy też innych, które by, jak gdyby, wyjaśniały, no, zaistniały zdarzenie. Rozmawialiśmy o przypadkach na przykład czy kradzieży, czy zdemolowania, czy też obiektów, czy sprzętu, że w takiej sytuacji wówczas osobą taką, która tak naprawdę doskonale zna specyfikę obiektu, czy też i wtedy ona może jak gdyby występować tutaj w charakterze świadka, chociażby w postępowaniu, czy też zgłoszeniach na policję, tak? Bo tutaj rzeczywiście to jest aż absurdalne, żeby w takiej sytuacji wypowiadał się tutaj wójt, który tak naprawdę, no trudno oczekiwać, żeby znał wszystkie szczegóły, czy też posadzenie, chociażby gdzie są ustawione krzesła, stoły i tak dalej, tak? Poza tym chodzi też o taką rzecz, że jeżeli pojawia się pewnego rodzaju odpowiedzialność, nie mówimy, tak jak mówię, o takiej, której ten sołtys miałby w pełni ponosić koszty tego wszystkiego, ale odpowiedzialność taka za powierzone mienie, że jeżeli wypożyczam, załóżmy, świetlicę, salę, wypożyczam, nie wiem, użyczam krzesła, stoły, to ja się czuję w jakiś sposób odpowiedzialny w takim zakresie, że w momencie, kiedy odbieram dane rzeczy od osoby, która wypożyczała, to po prostu sprawdzam stan tego mienia, tak? I to jest bardzo ważne. Tylko sołtys pożycza, tylko przekazuje. No dobrze, tutaj już kwestia bryzgi, bo mówię, to jest kwestia dyskusyjna. Tylko natomiast, oczywiście, tak jak mówisz, nie wypożycza, bo wypożycza gmina, natomiast chodzi o to po prostu takie spojrzenie gospodarne, spojrzenie na to, żeby to mienie nie ulegało niszczeniu, tak? Żebyśmy również widzieli to, co wraca do nas, żeby nam służyło na dłużej. Trzeba też zdać sprawę z tego, żebyśmy nie wystraszyli sołtysów jakąś tam odpowiedzialnością, ponieważ już teraz w wielu miejscowościach są problemy z wyborem sołtysa. Kilkakrotnie były wybierane. Teraz każdy z założenia jakiegoś tam przepisu, który jest odpowiedzialny,
powoduje to, że w ogóle nie będzie. Ale nie zaprzeczajmy sami sobie, bo oczekiwania, tak jak tu mówiliśmy, popatrzmy na frekwencję. Oczekiwania są... Oczekiwania są... Słuchajcie, po to ta dyskusja została poruszona. Możecie się Państwo ze mną zgodzić, bo też nie. Ja nie mówię, że to ma być pełny zamysł, ale należy się nad tym zastanowić. Jest problem. Mówimy, mamy problem, Państwo, ten problem o frekwencji, tak? Zobaczcie Państwo, oczekiwania ogromne. Podział funduszu na 600 osób przychodzi 16 czy 11, tak? Skąd to się bierze? Poza tym, słuchajcie Państwo. No tak. Dobrze, ale to jest temat kochany. Bogdan ma głos, przepraszam. Co tego przekazywania od tego roku? Zależnie są odliczni protokoły zawsze odnoszę, także to się zajmuje od mojej miejscowości 41 protokół zawsze odnoszę, widzę, że jest tam, gdzie się dzisiaj przekazuje, zdaje następnego dnia, liczymy, że zdaje. I tak nie przechodzą, my to, tego pilnujemy, chodzimy, to jest każdy z powodów, który chodzi. Poświęca jest to czasu własnego, że jest naprawdę dużo czasu poświęconego do tego. I tak wszystko nie odpilujemy, nie odpilujemy. Jakby się nie zdarzyło, to i tak dzielnicowy dzwoni do sołtysa i pyta, co się stało, czy widziałeś, czy widzieliście coś tam, co się dzieje na przystanku, czy na przyświetlicy, bo tak to jest, tak się odbywa. W większości jest. Proszę Państwa, zaczyna się. A z kolei jeszcze ja dopowiem, a z kolei ta frekwencja, ten punkt pierwszy, to bardzo to się wiąże do budowy świetlic, skoro jest tak słaba frekwencja, a my tutaj napieramy na budowę pewnych świetlic i tak dalej. A frekwencji w ogóle nie ma mieszkańców. No, bo tylko z... Ale ludzie nie chcą przyjść, nie chcą zadecydować, co w danej miejscowości ma być. Ale proszę Państwa, z czegoś to wynika. To nie jest taka, to jest to, mamy pewne doświadczenie, czyli zawsze zabiegali o ten fundusz sołecki, żeby dać samorządom możliwość. Proszę Państwa, i dlatego mamy pewien obraz, jest przeprowadzona kontrola, mamy obraz, co dalej z tym funduszem sołeckim, co dalej ze świetlicami. Ja znowu powracam do tego tematu. Dlaczego jest taka frekwencja inna? Bo proszę Państwa, na tym świecie niewiele dzieje. Kto ma to robić? Pytam się, kto ma to robić? Zobaczcie, ile jest młodzieży. Nie ma na się. Jeżeli faktycznie, ja zresztą na pewno na spotkaniu z sołtysami, żeśmy jesteśmy po pewnych rozmowach z panem wójtem, żeby ten fundusz sołecki przekierować. Nie na wyjazdy, bo mamy pewne kontrole, ale w związku z tym, żeby uruchomić świetlice miejskie. Jeżeli na tych świetlicach miejskich będą opiekować. Dlaczego na przykład sołtys nie chce pożyczyć świetlicy? Wypożyczyć albo wpuścić młodzież, bo on musi na tej świetlicy być fizycznie, bo okazuje się, że po jednym czy po dwóch takich spotkaniach świetlica jest albo zdemolowana, albo to wiecie zresztą w końcu jak jest, piwo, nie piwo, różne rzeczy się dzieją, tego sprzętu trochę i sołtys w obawie przed dewastacją, no jeżeli coś jest tak zdarzy, nie udostępnia. Ale jeżeli byłby opiekun świetlicy z prawdziwego zdarzenia na etacie i prowadził zajęcia, naprawdę zajęcia z dziećmi, z młodzieżą, proszę Państwa, wieś się ożywi, autentycznie wieś się ożywi. I te pieniądze z tej Rady Sołeckiej, nie mówię, 50%, 60%, 70% moglibyśmy przeznaczyć no właśnie na opiekunów. Wtedy byłby celowy, nie był opiekun na pół etatu czy 3 dni, ale był, zaczęło ożywić. Ja to mówię z autopsji, bo jeszcze jak nie byłem młodszy, powiedzmy 10 czy 15 lat temu, miałem taką nieformalną grupę inicjatywną, jak żeby to nazywali, która zajęła się świetlicą, pracowaliśmy przez 3 lata i coś się na tych świetlicach działo. Wakacje, ferie, cały czas były zajęcia organizowane na tych świetlicach. Kupowaliśmy sprzęt, nie tylko z gminy, ale prowadziliśmy różne tam powiedzmy takie taką działalność, teraz stowarzyszenie no, też prowadzi działalność, też ma swoje pieniądze i po prostu żeśmy te pieniądze przeznaczali na wyposażenie tych świetlic, po prostu na przedmioty dla dzieci, czy tam stół bilardowy, czy piłkarzyki, czy różne i ktoś się fizycznie zajmował tymi dziećmi. I fizycznie było tak, że nawet matki gotowały potrawy, jakieś specjały. No te dzieci faktycznie, jeżeli był okres świąteczny, było 20, 30, 40, 50 dzieci, praktycznie wszyscy legli do tych świetlic. I dopóki nie uruchomimy tych świetlic, proszę Państwa, możemy budować, możemy to, ale one nie mogą stać martwe. One muszą funkcjonować.
funkcjonariusz, nawet już, ja już to powiem, nawet wojewoda tym się zainteresował i wysłał pismo do pana wójta, żeby wszystko zrobić, żeby uruchomić świetlice miejskie. I uważam, że to jest po naszej stronie jako radnych, bo wiemy, że my wszyscy jesteśmy bardzo aktywni jako radni w swoich miejscowościach i sołtysi. To nie ulega wątpliwości. Żeby na przykład umocnić status sołtysa, pojawiały się różne pomysły, na przykład sołtysom dać emeryturę, czy sołtysom dać po prostu zatrudnić na pensję, bo różne są. Dlatego żeśmy zwiększyli świadczenia. To nie są świadczenia, tylko zwroty za koszty, jakie sołtys ponosi w kontaktach z urzędem gminy. No słuchajcie Państwo, rola sołtysa jest nie do przecenienia. Bo wszyscy od niego coś, wójt od niego wymaga, policja od niego wymaga, śmieci, to wszyscy wymagają od wójta, no bo wymagają, no. Jest współpraca, nie, no może jest współpraca, niech zajmienie to na słowo, jest współpraca. I naprawdę dzisiaj trudno o dobrego sołtysa, a tym sołtysom, którzy są, trzeba serdecznie podziękować, bo wiemy, jaki to jest ciężki kawałek chleba. I mówię tutaj, my musimy jako radni podjąć decyzję, rozmowie z sołtysami, że tam, gdzie są świetlice, podjąć pewne decyzje, żeby uruchomić to, żeby to zaczęło funkcjonować, żeby one były faktycznie otwarte, nie, żeby one żyły. I mam tyle. Jeżeli będzie taka decyzja i wola radnych, i oczywiście, bo to jest decyzja o funduszu sowieckim, decydują mieszkańcy, ale my możemy jako rada mamy też wpływ, czy ten fundusz będzie, czy nie będzie. Nie? I dlatego uważam, że należy takie, na takie działania. Proszę pani. To ja mam takie pytanie, które się rodzi teraz przy tym temacie, bo mieliśmy jako gmina zorganizować świetlice i to miało nie być finansowane ze środków Funduszu Sołeckiego i sprawa była już, miała być wystawiona do przetargu. Panie wójcie, czy coś się tam już deklarowało? Mam na myśli świetlice, opiekę świetlicową. Czy tutaj coś ruszyło z miejsca? A ruszyło, teraz będziemy ogłaszać konkurs na prowadzenie tych świetlic. Po uchwaleniu programu. Program został uchwalony. Ja myślę, że w tej sytuacji, kiedy program ruszy i nasze stanowisko będzie już namacalne, będzie widoczna ta praca z tą młodzieżą, myślę, że sołtysi się nie zawahają dofinansować ich. Bo sądzę, że w tych niektórych miejscowościach te środki są tak ograniczone, te wydatki są tak napięte, poprzez to chociażby utrzymać tereny zieleni. Nie wiem, czy tam wszyscy są w stanie sobie pozwolić na to, żeby to finansować. Dofinansować, owszem. Nie mówię, bo się dofinansuje jakieś część, oczywiście. Bo fundusze będą różne, ale tak jak Mateusz powiedział, mówmy realnie, to nie będą jakieś wielotysięczne stawki. Jeżeli nawet wyjazd w takiej miejscowości był, to on był na poziomie kwoty 1000-1500 zł. I okej, ale fundusz sołecki na pewno nie będzie lekarstwem na to, żeby w pełni taka świetlica funkcjonowała. My możemy jedynie uzupełnić w jakieś środki, nie wiem, dydaktyczne, czy poczęstunek, czy takie właśnie zaangażować ponad to rodziców do tego, żeby to jeszcze zrobić tak. Ale tutaj z tej dyskusji, tutaj w wypowiedzi przewodniczącego, to wypełniamy dwie rzeczy. Pierwsza to tak, sołtysi, dobrze, że są i tyle. Drugie, dajemy jak gdyby przyzwolenie na niszczenie tego, po co robić te zakupy, słuchajcie. Bo wydaje mi się, że musimy patrzeć szerzej na to wszystko, tak? To też nie jest tak, że to że zawsze się dzieje, że to się niszczy i tak dalej, bo nie zawsze dochodzi do jakiegoś wandalizmu, nie zawsze młodzież, bo nie można generalizować. Są to jednostkowe przypadki. To, co mówi przewodniczący, i owszem, taka opieka zapewne byłaby właściwa dla młodzieży. To nie powiem, że nie. Natomiast nie generalizujmy i nie dramatyzujmy i nie mówmy też, że całe szczęście, że są sołtysi. Oczywiście praca sołtysa nieoceniona, ale podejmując się funkcji sołtysa, trzeba też być świadomym pewnych rzeczy, bo każdy decyduje się dobrowolnie na pełnienie funkcji sołtysa. I jeżeli my jako radni decydujemy o pewnego rodzaju wydatkach z budżetu, na które tak naprawdę my jako jednostka płacamy również podatki, prawda? Bo my z podatków to wydatkujemy i płacimy na to, no to też musimy na to patrzeć w taki sposób, żeby to było w sposób gospodarny i właściwy wykorzystywane, tak? I to nie chodzi o to, żeby w tej chwili powiedzieć, że sołtys jest odpowiedzialny. Tak jak powiedziałam, nie patrzmy na to w taki sposób, że dokładamy jemu jeszcze coś.
tylko zwracamy się czy z prośbą, czy też uświadamiamy, że nie możemy my jako mieszkańcy, bo Sołtys też jest mieszkańcem, dopuszczać do takich sytuacji, żeby właśnie dochodziło do, nie wiem, takiego niekontrolowanego wandalizmu. Jeżeli Sołtys widzi, to powinien to na to reagować, tak? O to. Wszyscy powinniśmy reagować. I nie, że on ma być tym złym, który będzie groził władzy, no tylko on ma widzieć to i ewentualnie zaalarmować, czy powiadomić, że tak się dzieje. Tak? Prosić palcem, co też nawet nie może. To nie jest tak, że i to nie jest tak, że Sołtys godził się być Sołtysem na pewne rzeczy. Jest status, są prawa i obowiązki Sołtysa. I tam są 3-4 punkciki. Co ma zrobić Sołtys? Zwoływanie zebrań i tam jeszcze dwie różne rzeczy. A nie dopieszczanie wszystkich mieszkańców. Ale to po co robić zakupy? Po co robić zakupy na przykład do świetlicy, skoro nikt nie zwraca uwagi na to, jak są wykorzystywane stoły, krzesła, telewizory, komputery? Wracamy do tego punktu, od którego przewodniczący zaczął, że dopóki świetlice nie zaczną funkcjonować w określonych ramach, nie na głowie Sołtysa, tylko prowadzone przez odpowiedzialne osoby, dotąd wykorzystywanie tych środków będzie budziło wątpliwości, bo nikt mi nie powie, że zakup kolejnego laptopa czy komputera przez dane sołectwo ma uzasadnienie, jeżeli ta świetlica nie funkcjonuje, otwierana jest 2 razy do roku czy 3 razy do roku na zebrania wiejskie, a komputer stoi w szafie u sołtysa. No to jaki jest sens takich zakupów? Dopóki te świetlice nie będą funkcjonowały codziennie, co drugi dzień, czy w określone dni tygodnia z odpowiedzialną osobą, dotąd ten fundusz będzie, że w odpowiednich godzinach i nie w godzinach rannych. Każdy z nas ma doświadczenie z dzieciństwa, kiedy wiedział na wsi, gdzie wyświetlice są. I wróćmy do takich. Właśnie my tak, moje słowa zostały zostawia z roku jakiś fundusz do uczenia świetlicy, to możemy wziąć na tym, co wie. I sklepie otwarte jest, oprócz tego to jest czynna biblioteka, jak to się dzieje. Dlatego fajną panią, która się zajmuje, jak ona te środki, to nie wie, jest to, co mogę robić. Ona spotkała z dzieciakami, różnej wieku szkolnym. A to trochę jest pierwsze, że dosyć czy książka dłużej jest na tym celu. To są sobotę I takie u niego fascynacje, jak u mnie to jest naprawdę, teraz to jest takie naprawdę zjednoczenie. Również tak. Proszę. Proszę Państwa, ja bym chciał jeszcze jedną rzecz tutaj jasno zaznaczyć, bo tak powiem szczerze, my o tym wszyscy doskonale wiemy, ale ktoś, kto będzie przysłuchiwał się tej dyskusji, może odnieść fałszywy wniosek, żebyśmy jasno określili. To nie Sołtys decyduje, na co wydawany jest fundusz. My o tym wiemy, ale z tej dyskusji niestety tego nie wynika, tak? To o tym decyduje zebranie sołeckie. No to mówimy o frekwencji. Tak, ale chcę, żeby to jednoznacznie zabrzmiało, tak? Bo tutaj pada słowo Sołtys przeznaczy, takie rzeczy, tak? Żebyśmy jasno określili. Sołtys jest od tego, żeby ten fundusz został wydany zgodnie z planem, tak? To na podstawie przepisów podpowie, że Sołtys jest jedną z 3 osób, w cudzysłowie, które mogą wymyślać przedsięwzięcia i proponować na zebraniu wiejskim. Ale to zebranie wiejskie zatwierdza. Pierwszy jest Sołtys, druga jest Rada Sołecka i trzecia grupa to jest 15 co najmniej mieszkańców. I każda z tych upoważnionych, w cudzysłowie, osób ma prawo takie przedsięwzięcie zgłosić i przedyskutować i przegłosować na zebraniu. Dokładnie, i to trzeba jasno powiedzieć, dopiero przez głosowanie sobie deklarujemy, co będziemy robić z tego funduszu.
to proszę taka informacja, żeby nie było jakiegoś takiego fałszywego przekazu. Dlatego też tutaj jednym z tych pierwszych elementów, który się pojawił w podsumowaniu do dyskusji, jest właśnie frekwencja. Dokładnie. Bo chcieliśmy podkreślić właśnie, jak mała ilość osób decyduje, to czyli z 616 osób decyduje o tym, na co ten fundusz, który został wygospodarowany z budżetu gminy, zostaje przeznaczony w Sołeckie. Prosimy pana wójta. Ja krótko chciałem skomentować tą dyskusję. Szanowni państwo, rzeczywiście są pomysłodawcy na wsi, obojętnie kto by to nie był. Zebranie wiejskie musi to przegłosować. Idzie to tutaj. Tutaj jest komisja, która sprawdza, czy te zadania wpisują się w prawo obowiązujące w gminie i wtedy wójt zatwierdza. Tak to wygląda. Zapisy kiedyś też były i takie pomysły, więc przepisy nie dopuszczają zmniejszenia funduszu sołeckiego. Fundusz sołecki, jeżeli już Rada podjęła uchwałę o wydzieleniu takiego funduszu, jest wyliczany według ściśle określonego wzoru i Rada nie ma możliwości go zmniejszyć. Ma możliwość go zwiększyć. Ma taką możliwość, ustawa to dopuszcza. Natomiast nie można go zmniejszyć. I jeszcze chciałam dodać, że jednym z plusów wydzielania takich funduszy sołeckich jest to, że wojewoda po złożeniu wniosku informacji odpowiedniej, w odpowiednim terminie i po podsumowaniu roku zwraca część wykorzystanego funduszu. Może to być 20%, 30%, 40% tych środków. Także dobrze jest je wydzielać i wykorzystywać, i tylko trzeba cały czas mieć w głowie, na co one są wydawane. Na co. I ogólny trend jest teraz taki, że broń Boże, ma nie być przejadany. Co się powszechnie zdarzało w niektórych sołectwach. Kiełbaski, kaszanki i trawie leżą potem. Coraz częściej są oczywiście jakieś inwestowane jakieś namiotów, ławy wyposażenia, Tak, dziękujemy bardzo za dyskusję rzeczową. Przechodzimy do punktu 16 porządku dziennego, sprawozdanie za 2016 rok w wysokości 7 wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Stargard. Prosimy pana wójta Makowskiego o informację. Proszę bardzo. Szanowni państwo, taka informacja o jednorazowych dodatkach wyrównawczych jest przedkładana Radzie corocznie w tym okresie właśnie, dlatego że taki obowiązek wynika z karty nauczyciela, która mówi, że jeżeli analiza wykaże, że na którym poziomie nauczyciele nie osiągną średnich wynagrodzeń na poszczególnych tych etapach awansu zawodowego, w ten czas należy wypłacić jednorazowy dodatek wyrównawczy. W zeszłym roku mieliśmy taką sytuację, że nie wypłacaliśmy jednorazowych dodatków wyrównawczych, czyli na wszystkich czterech poziomach, tak jak tabela, którą państwo otrzymali, wszyscy nauczyciele osiągnęli to minimum niezbędne do wynagrodzenia i nie było takiej potrzeby. W tym roku pojawiła się sytuacja ponownie, że musimy wypłacić jednorazowy dodatek wyrównawczy i to w tych dwóch grupach zaszeregowaniach czy awansu zawodowego nauczycieli, to w grupie stażystów ten dodatek jednorazowy został wypłacony w kwocie 4882 zł, no i w grupie nauczycieli dyplomowanych 36 tysięcy, prawie 37 tysięcy. A z czego to wynika? Wynika to z tego, że no trudno przewidzieć każdego roku sytuację, kiedy wypłacimy, to nie tylko polityka kadrowa. Na ten element zwraca się wiele szczegółów.
wzrost liczby etatów, liczba zachorowań, urlopy dla poratowania zdrowia, które się należą nauczycielom, nagrody, jeżeli występują takowe w danym roku i niepełna etatowość, tak to zawsze nazywam po swojemu. I to powoduje, że my musimy wypłacić jednorazowy dodatek wyrównawczy. Na przykład dla porównania powiem Państwu, że w 2015 roku liczba etatów dyplomowanych wynosiła, no ja mówię już nie osobami, tylko etaty, które były, było to 50,62 i wypłaciliśmy wynagrodzenie 3 miliony 86 tysięcy. W 2016 roku mieliśmy 51 nauczycieli dyplomowanych i wypłata była niższa wynagrodzeń 3 miliony 29 tysięcy. I to powoduje, że my musimy wypłacić jednorazowy dodatek wyrównawczy, bo nauczyciel na przykład z naszych analiz wynika, że na przykład nauczyciele przebywali na urlopach dla poratowania zdrowia przez 27 miesięcy. Ja nie mówię pojedynczo któryś nauczyciel, bo on ma możliwie, jest możliwość 12 miesięcy, ale 27 miesięcy nauczyciele. Jeden był 3, jeden był 12, jeden był 5. I to spowodowało, że my wynagrodzenie, które wypłaciliśmy nauczycielom w kategorii zaszeregowania nauczyciel dyplomowany, wyszło, że oni dostali 3730 zł średnio. Nauczyciel, patrząc na te balaryczne zestawienie, powinien osiągnąć 5000 zł średnio miesięczne wynagrodzenie w tej grupie zaszeregowanej, czyli w tym nauczycielach dyplomowanych. Nie osiągając tego minimum, musimy wypłacić jednorazowe dodatki wyrównawcze i w tym roku wypłaciliśmy dwóm grupom zawodowym, to jest nauczycielom stażystom w kwocie, którą podałem i nauczycielom dyplomowanym w kwocie, którą podałem. Bardzo różnie wygląda to, jeżeli chodzi, bo to nie każdy nauczyciel jednakowo dostał to wynagrodzenie, dlatego że my przeliczamy każdego nauczyciela. Każdy nauczyciel indywidualnie przy tych wszystkich nauczycielach, których posiadamy, w 100% musimy ich przeliczyć i teraz wyszło, że proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, w którym nauczyciel był zatrudniony oraz osobistej stawki wynagrodzenia każdego zatrudnionego i pobierającego wynagrodzenie w 2016 roku nauczyciela na poszczególnych awansach, akurat w tych dwóch grupach nie osiągnęli tego niezbędnego minimum, czyli na przykład dyplomowani 5000 zł. I dlatego wypłaciliśmy jednorazowy dodatek wyrównawczy nauczycielom dyplomowanym i nauczycielom stażystom. To jest informacja, którą Państwu przekładam. No trudno powiedzieć, co przyniesie przyszły rok sprawozdawczy, bo ten rok będzie wyjątkowy, to co Pan Mariusz tutaj radny powiedział. Co będzie z nauczycielami się działo? No trudno mi powiedzieć. Na pewno w etatach będą cząstkowe etaty przedmiotowe. Rozmawiałem z dyrektorami w miesiącu lutym. Najbliższe spotkanie będzie w środę. Najbliższe spotkanie z dyrektorów będzie w piątek odnośnie arkuszy organizacyjnych. To jest w formie już szkolenia będzie. Na dzień dzisiejszy w gimnazjum, bo takie pytanie padło, na pewno zwolnimy dwóch nauczycieli. To już pani dyrektor z nauczycielami rozmawiała, jeżeli wejdzie ustawa. We wrześniu ubiegłego roku potwierdziła to, gdy byłem na spotkaniu Rady Pedagogicznej, że dwóch nauczycieli i ci nauczyciele mają świadomość, że zostaną zwolnieni. Sześciu nauczycieli w gimnazjum od września 2017 roku nie będą pracowali w pewnym wymiarze etatowym. Ale czy przyjmą warunki, to my dopiero zobaczymy, jak pani dyrektor stworzy arkusz i zaproponuje tym nauczycielom to, co zaproponuje, będzie wynikało z arkusza. Szkolenie arkuszowe, czyli będzie za tydzień, w piątek 10, to będzie pierwsze szkolenie, tam się terminy uległy zmianie odnośnie sporządzania i przygotowania, dlatego że będzie sytuacja może odpraw. I w ten czas należy przygotować się wcześniej, więc skrócony termin. I w budżecie tegorocznym, oświatowym, mamy przygotowane
97 tysięcy z hakiem na odprawy, jeżeli będzie taka sytuacja, bo mamy rozeznanie, pytaliśmy już nauczycieli gimnazjum. Jak jestem przy słowie, może odniosę się do tego, co pan radny Sikorski zapytał, co dalej z gabinetami w szkołach. Drodzy państwo, będziemy tworzyć nowe gabinety, bo przecież trudno, żeby zabrać, jeżeli jest etap wygaszania, a nie zamykania gimnazjum, czyli tam dalej będą się uczyć w tych pracowniach uczniowie do końca sierpnia 2019 roku. Natomiast my musimy stworzyć w naszych szkołach podstawowych gabinety de facto przedmiotowe od podstaw. Analizowaliśmy, jakie to będą koszty. Każda szkoła gdzieś w granicach 100 tysięcy złotych. Na dzień dzisiejszy nie mamy jeszcze metryczki subwencji oświatowej, bo rezerwa 0,4% jest przewidziana na ewentualne odprawy. Natomiast jeżeli chodzi o subwencję, gdzie metryczki nie mamy, ale wstępną informację posiadamy, będzie wyższa na doposażenie szkół o granicach naszej gminy około 1 100 000 zł. I z tego będziemy ewentualnie tworzyć pracownie niezbędne do prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenia podstawy programowej uczniów naszych szkół. To tyle. Dziękuję. Przystępujemy do punktu 17. Informacja na temat działalności WUNITA w okresie międzyinstytucyjnym. Szanowni państwo, chciałem dopowiedzieć do tej informacji, którą państwo otrzymaliście. Informacja na temat spotkań w Krąpielu, spotkanie seniorów zorganizowane przez Radę Sołecką i Stowarzyszenie 28 stycznia w Grzędzicach, 31 stycznia było spotkanie z Radą Rodziców. Tutaj w większości przypadków na tych wszystkich szkolnych spotkaniach był wójt Makowski w moim imieniu i swoim. 3 lutego w Dębnie odbyło się spotkanie oświatowe na temat wdrażania reformy oświaty na terenie województwa zachodniopomorskiego. 4 lutego w Strachocinie w szkole był międzyszkolny turniej wiedzy kulturoznawczej o krajach anglojęzycznych. 6 lutego w Małkocinie w szkole turniej międzyszkolny piłki halowej. Pierwsze miejsce zajęły Grzędzice, 2 Małkocin, 3 Sowno, 4 Pęzino i 5 Strachocin. 9 lutego odbyły się warsztaty dla nauczycieli według projektu na temat pod tytułem Wychowanie do nauczania włączającego. 10 lutego w Żarowie odbyło się zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej, takie samo spotkanie w Grzędzicach wczoraj i w Pęzinie 17 lutego. Jesteśmy na półmetku. Zostały jeszcze 3, bo mamy 6 różnych, tak jest. Dzisiaj będzie w Waszkowicach. Spotkanie sołtysu odbyło się 15 lutego. Spotkanie sołtysów z przedstawicielem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska ze Szczecina. Było tutaj bodajże 16 sołtysów. Bardzo się cieszę. No, szkoda, że nie wszyscy mogli. Wczoraj, pierwszego, czyli wczoraj, przed. W Grzędzicach w szkole była wystawa fotograficzna Zielona Migawka w ramach projektu Stargard Zielonym do Góry. I tak chciałem poinformować, bo otwarty został przetarg na remont drogi w Grzędzicach, na dokumentację w związku z remontem drogi w Grzędzicach. To za te pieniądze w ramach ZIT-u. I szanowni państwo, szukam teraz tej informacji. Jedna firma się zgłosiła, tylko to był drugi przetarg już, bo na pierwszy się nikt nam nie zgłosił. I tu jest kwota, zaproponowali nam kwotę, no nie mogę, 435 tysięcy, w budżecie mieliśmy planowane na to 600 coś tysięcy. No i teraz tylko sprawdzić, czy oferta spełnia wszystkie wymogi. I muszę powiedzieć, że tak
w pewnym sensie zadowolony jesteś i jesteśmy, że wygrała to firma, która, czy w ogóle zgłosiła się firma DIM Drogi i Mosty ze Szczecina, która będzie wygrała przetarg w powiecie na budowę ronda tam na krzyżówce Lipnik w Brzędzicy. Tak, przebudowę całej drogi. Także to się tak dobrze złożyło. Tyle informacji. Dziękuję. Mamy pytania do pana wójta w sprawie informacji. Proszę bardzo. No teraz ja mam prośbę. Była już o tym mowa na jednej z pierwszych sesji. Czy moglibyśmy tak zrobić, żeby ta informacja była na komisję? O, jeszcze się zawsze coś zadzieje między komisją a sesją. Ja wiem, no to już wtedy można uzupełnić ten jeden dzień ustnie. Okej. Materiał dostajemy czwartek przed, tak? To mamy ale jest, przychodzimy na komisję. Byliście w poniedziałek. Można było to przeanalizować? Proszę. Nie. Te informacje mamy? Dziękuję bardzo. Punkt 18. Informacja działalności przewodniczącego. Proszę państwa, mamy tutaj trzy pisma od Regionalnej Izby Obrachunkowej. Pozwolę sobie odczytać. Przewodniczący Rady Gminy Stargard w przełączeniu przez tę uchwałę Sądu Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stargard. Druga uchwała w sprawie wydania opinii możliwości finansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard 2017 rok. Uchwała Sądu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26-2017 roku w sprawie wydania opinii prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Stargard. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Katarzyna Korku, przewodnicząca, Mieczysław Członek, Anna Sobianowicz Członek. Po rozpatrzeniu uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2017 oraz w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej stawka na lata 2017-2026 pozytywnie opiniuje prawidłowość kwoty długu gminy Stargard i do tego jest uzasadnienie. Druga uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 26 stycznia 2017 roku w sprawie wydania opinii o możliwości finansowania deficytu przedstawionego w budżecie gminy Stargard na 2017 rok. Podstawa prawna. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach Katarzyna Korkus, przewodnicząca, Mieczysław Kus, członek, Anna Soprynowicz, członek. Po rozpatrzeniu uchwały Rady Gminy z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Stargard 2017 opiniuje możliwość finansowania przedstawionego deficytu, to jest opinia pozytywna, także mamy i mamy następne pismo Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 2 lutego 2017 roku. Uprzejmie informuję pana przewodniczącego, że na posiedzeniu w dniu 1 lutego bieżącego roku Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zbadała uchwałę Rady Gminy Stargard z dnia 30 grudnia w sprawie uchwalenie budżetu gminy na 2017 rok w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Stargard na 2017-2026. W uchwałach nie stwierdzono naruszenia prawa dającego podstawę do stwierdzenia jej nieważności w części w całości. Niemniej jednak kolegium zwraca uwagę, że uchwały budżetowej zastosowano niewłaściwe paragrafy klasyfikacji budżetowych dla dochodów w wydatku następujących tytułów. Dochody gminy związane z realizacją zadań własnych z zakresu administracji rządowej ujęto w paragrafie 235 zamiast prawidłowo w paragrafie 335 zamiast paragrafu, a powinno być w paragrafie 236. Dobrze mówię, 236. Dochody gminy z tytułu wpływu od osób związanych do współfinansowania pobytu w domu pomocy społecznej ujęto w paragrafie 082 zamiast prawidłowo w paragrafie 083. Wydatki na świadczenia pieniężne wypłacane żołnierzom rezerwy odbudowy ćwiczenia wojska ujęto
paragrafie 307 zamiast paragrafu w paragrafie 302, natomiast załączniczny numer 1 do wieloletniej prognozy finansowej w latach 2018-2019 wydatki na wkład krajowy związany z realizacją zadań udziału środków unijnych pozycja 12,5 zaniżono kwoty związane z realizacją zadań bieżących. W latach 25-26 nie wykazano, iż planowane nadwyżki budżetowe przeznaczone będą na wpłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań pozycja 10.1. Ponadto w załączniku nr 3 do przedmiotowej uchwały za przedsięwzięcia oznaczono liczbą porządkową 1321 wskazano, że iż zakończenie realizacji zadania przypada na 2019, pomimo iż limity planowanych wydatków ustalono na 2018. Przekazując powyższe informacje, wyrażam przekonanie, że one zostaną właściwie wykorzystane do usunięcia nieprawidłowości przy najbliższej nowelizacji budżetu i wieloletniej prognozy, które mamy. Regionalna Izba Obrachunkowa, dnia 20 lutego 2017 roku. Uprzejmie informuję Pana Przewodniczącego, że na posiedzeniu 15 lutego Kolegium Rady Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie zbadało uchwałę Rady Gminy z dnia 27 stycznia 2017 w sprawie ustalenia udzielania rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, niepublicznych i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonej na terenie targa oraz ustalenia zakresu kontroli prawidłowości ich pobierania i wykorzystania. Kolegium informuje, iż uznało przedmiotą uchwałę za zgodną z prawem, z takim zastrzeżeniem, że przekazywano do ucznia niepełnosprawnego, której mowa w paragrafie 3 ust. 3 uchwały nie będzie niższa niż kwota przewidziana dla niepełnosprawnego ucznia przedszkola w innej formie wychowania przez części oświatowej subwencji ogólnej. Otrzymanej przez gminę jednocześnie nie będzie niższa niż kwota dotacji przekazywana na pozostałych uczniów. To mamy 3. To macie tam jakieś pytania, wątpliwości, można się z tą informacją zapoznać u Pani Zosi, żaden problem. I tak jest. Przechodzimy do wolnych wniosków i do pytania. Proszę. Proszę. Pierwszy był Mariusz, później. Nie, nie, nie. To Mariusz, pierwszy Mariusz. No oczywiście, my pilnujemy porządku. Ja mam dwie sprawy, Panie Wójcie. Może to nie pytanie, kozie prośba, żeby pogonić powiat, to pewnie dotyczy wszystkich. Odnośnie łatania dziur, bo jest tragedia i nie, bo oni się tłumaczą, że sukcesywnie to robią po kolei, tylko żeby ta kolejność była tam, gdzie naprawdę to jest potrzebne, a nie według kogoś i tak dalej. Bo są dziury, a dziury, tak? Okay. To jest jedna sprawa. A druga sprawa to po zeszłorocznych podwyżkach przez spółkę wodociągi sporządzili taki plan różnych inwestycji i tak dalej w danych miejscowościach i przede wszystkim chodzi mi o Pęzino. Do końca roku za kwotę 100 tysięcy miał być przygotowany projekt budowy oczyszczalni. Nic się w tym kierunku nie dzieje, nic nie słyszę. Mamy marzec. Do końca roku miał być projekt, przygotowana dokumentacja, a kolejne dwa lata to miała być już budowa. Realizacja. Ja bym tu nie... To znaczy ja nie mogę zapewnić, że tego projektu nie ma, absolutnie. Ale czy możemy się dowiedzieć jakoś gmina, czy ten projekt już jest? Dobrze, jest, po prostu zapytam. No. Po prostu zapytał. Na jakim etapie sprawa jest, tak? Mhm. Okej. Okay. Dziękuję, to proszę. To jeszcze w tym samym temacie. Ubiegła sesja kończyła się wnioskiem o to, żeby zaprosić przedstawiciela dróg. Tak jest. Nie ma. Przepraszam bardzo. Nie, ja przepraszam. Ja nie zwołuję sesji i nie organizuję. Nie, ja popełniłem lapsusa, tylkośmy tak w związku z tym, że będzie analiza wszystkich dróg przez komisję budżetową i ja podjąłem decyzję po informacji z panią Zosią, że to będzie w temacie komisji mienia i budżetu, bo będzie wyjazdowa i wtedy byłoby faktycznie, bo teraz byśmy nie rozmawiali. Ja uważam, że a na pewno jakiś plan inwestycyjny już praktycznie będzie miał powiat dopracowany odnośnie tego roku i te informacje po prostu będą bardziej rzetelne. I tu przepraszam, że rzeczywiście była taka prośba, ale żeśmy to przyjęli na sesję marcową. Także może wtedy tak, jeszcze raz przepraszam. Proszę bardzo. Jeżeli chodzi o łatanie dziur, to ostatnio przyjechał nas samochód z tą szpadlem połatany. To jest zupełnie bezcelowe. To są takie koszty dodatkowe, że... Szpadłem klepali, nie? Tak, szpadłem klepali, te dziury już są takie, jak były, więc
Takiego łatania to już naprawdę. To jest bez sensu zupełnie. No, proszę. Ja chciałbym, mieli Państwo, powiedzieć tylko na moment informacyjnie do uchwały tej szkolnej 191 odnośnie informacji szkół, tak informacyjnie powiem, troszeczkę jest błąd, uważam. Szkoła Podstawowa w Strachocinie nie posiada 7 izb lekcyjnych, tylko 6. Nie posiada sali komputerowej, tylko sala jest połączona z izbą lekcyjną. Nie posiada biblioteki, biblioteka jest połączona z pokojem nauczycielskim. Jadalnia jest również połączona ze świetlicą, także tyle chciałem do informacji. Czyli wszystko zgodnie z prawdą. Jest sala komputerowa, no tutaj tak, panie Wojcie, wszystko jest. Jeszcze takie, co powiem, bo poświęciłem się troszeczkę tej szkole teraz, ostatnimi czasami. Tylko szkole. Czas. Czasami czy czasy? Czasy, czasy. Czasami się tak. I tak zauważyłem, spędziłem tam jeden dzień, zauważyłem, jak to wszystko funkcjonuje. No skończyłem, jestem absolwentem tej szkoły, skończyłem tą szkołę, tak samo to wyglądało z lat poprzednich, ale sytuacja wygląda tak, że jest, odbywa się WF na holu oczywiście, bo sali nie posiadamy. No i jak zeróweczka idzie na świetlicę, na dojadanie, zjeść śniadanie, nauczycielka stop, idzie zerówka na śniadanie. No i WF jest przerywany. No i to tak jest codziennie. To nie do końca tak powinno być, ale to tylko informacyjnie. Mam nadzieję, że to się zmieni. Dziękujemy bardzo. W sprawach różnie proszę. Mamy? Nie ma? Dziękuję. Wolne za... Nie, były wolne wnioski do prezydenta, będziemy sprawy różne. Proszę bardzo. Dobrze. Ja bym chciał, panie wójcie, to o co pytałem na komisji naszej, kiedy zacznie się łatanie naszych dziur. No widzę, że się zaczęło. Bardzo wdzięczny. Faktycznie te największe dziury takie zostały już połatane i widzę, że idzie to sukcesywnie do przodu. Za to dziękuję. I będąc przy okazji przy głosie, chciałbym na prośbę pani dyrektor ze szkoły w Brzędzicach zaprosić wszystkich Państwa na wystawę fotograficzną, o której mówił tutaj pan wójt Makowski. Ona odbywa się w holu szkoły w Brzędzicach przez cały miesiąc marzec. To są zdjęcia. Przepiękne zdjęcia, naprawdę zapraszam do obejrzenia, naprawdę bardzo. No, dziękujemy za zaproszenie. Proszę, w sprawach różnych nie mamy. Panie wójcie, a jakieś nowe informacje po walnym zebraniu w związku z nim do mojej to znaczy, przekazania? Powiem tak, walne zgromadzenie zostało zwołane właściwie, to znaczy odbyło się w Boleszkowicach, tradycyjnie po kolei w różnych gminach. Odbywa się. Przede wszystkim chodziło o zmiany w budżecie związku, takie kosmetyczne, mniej więcej tak jak u nas. To był główny punkt i dyskusja na temat ilości wywożonych śmieci i tak dalej, i tak w ogóle działalności spółki i związku. I szanowni Państwo, biuro związku szykuje takie opracowanie, ile śmieci wywieziono w poszczególnych gminach, jakich śmieci. I to wszystko zostanie, jak deklaracje mieszkańcy składali, ile jest na zmieszane deklaracje, ile, taka szczegółowa analiza poszczególnych gmin i to będzie przesłane do gmin i ogólnie zbiorówka razem. Także takie opracowanie będzie i wtedy zostanie to Państwu radnym przekazane. I z bilans spółki, po zrobieniu bilansu, po prostu Rada Nadzorcza i Związek musi podjąć uchwałę, decyzję, co z ewentualnym zyskiem spółki, bo ponoć taki jest. Ja uważam osobiście, już zapowiedziałem, że tak ma być, musi być wrzucony w długi związku i koniec, no. Żebyśmy jak najmniej musieli dopłacać. Szanowni Państwo, ja powiem tak, bo taka szeroka dyskusja była na temat co dalej? Przetarg jest, był i firma konsorcjum Ecofiuk i nasza spółka wygrała na okres czteroletni, czyli do końca marca 19, bo wtedy się zaczął od 1 kwietnia na 4 lata. No i jest kwestia teraz, sporo gmin się zastanawia, czy dalej być w spółce, czy
w związku czy nie być w związku, trzy gminy nie podjęły uchwały o zmianie w statucie. To jest gmina Kozielice, Nowogródek i Krzęcin. Także to też jest taka, wiecie, sprawa do dyskusji. Umowa zawarta między firmą konsorcjum Ecofiuk i spółka A związkiem, ta czteroletnia, mówi o tym, że jeżeli braknie jakaś gmina wystąpi, czyli od mniejszej ilości ludzi będą śmieci wywożone, to wtedy mogą żądać odszkodowania. Z tego, co nas poinformowano ogólnie, trwa dyskusja między szefostwem spółki a związkiem odnośnie kar, jakie musi zapłacić spółka dla związku z różnego typu uchybieniami w realizacji tego zadania. Po prostu nie na czas wywieźli, już się należą odsetki. To wszystko jest analizowane po kolei miesiącami poszczególnymi i wychodzi na to, że po prostu spółka będzie musiała troszeczkę kary zapłacić związkowi. Pani Wójcia, była rozmowa na temat tych zmian, które już weszły, tak? Czyli po wyroku lipiec wchodzą dodatkowe kontenery na segregację. Czyli zapewne o tym akurat nie rozmawialiśmy. No i przyszły rok od stycznia przez 3 lata jest zwiększona stawka za odbiór odpadów niesegregowanych i to będą podwyższone koszty. Więc pan mówi o tej ogólnej ustawie, tak? No to będzie w jakoś warunkowało. I czwarty rodzaj tak. Tych śmieci wchodzi. Tak. Do tego trzeba będzie się dostosować. Na pewno przetarg nie obejmował tego, więc czy to nie przełoży się w koszty po prostu mieszkańców? O tym akurat nie dyskutowaliśmy, to znaczy w kontekście przetargu, ale te przepisy muszą wyjść tam w odpowiednim czasie i chyba to co pamiętam, teraz się wypowiedział, że można dokończyć po staremu tak? Tą umowę. Czy przetarg zamknąć? Tak, i nowy przetarg ogłosić już według nowych przepisów. Dziękuję. Dziękujemy. Mam jeszcze pan. Jeżeli nie mamy, to ustalenia następnego terminu sesji, czyli sesja marcowa 31.03.2017, Komisja Gospodarki imienia 27.06 i Komisja Socjalna Porządkowa 28 i Komisja Rewizyjna 29. Mamy jeszcze jakieś pytania? Uważam obrady 26 zamknięte.